Witamy w kolejnym odcinku na gorąco, właściwie na ciemno. Krystian Mark. Przemysław Gawi. Dzisiaj Drutek Zwrotowia Bytów przegrała ze Zniczem Pruszków 1-0 po bramce w 93 minucie Adriana Poluchowskiego. No i to był taki mecz, który by nie do końca miała pomysł i też waliła cały czas głową w mur, aż w końcu ten mur pęka, ale w drugą stronę i to Znicz wyjeżdża z Bytowa z kompletem punktów. No tak, dzisiaj Znicz był piekielnie skuteczny, można powiedzieć. Oni mieli tak naprawdę trzy, nawet no i czwartą akcję wykorzystali. Ta pierwsza to była ta z pierwszych minut spotkania, kiedy zawodnik Znicza wyjechał z piłką za linię końcową i tam sędzia nie uznał tej bramki ostatecznie. Potem była jeszcze sytuacja, kiedy kapitalną interwencję popisał się Michał Szeromnik, kiedy wybił strzał Kity na poprzeczkę. I jeszcze trzecia sytuacja też po akcji Kity, kiedy on sam na sam ze Szeromnikiem trafił właśnie w Szeromnika i uratował kolejny raz Szeromnik Bytowie przed stratą gola. No a za czwartym razem się to udało z Niezniczowi i Szeromnik już tym razem też nie pomógł i w sytuacji sam na sam z Szeromnikiem Paluchowski go ograł i no i zdobył gola, trafił do siatki. No i mimo to Michał Szeromnik, ku zaskoczeniu mojemu i pewnie twojemu, na duży plus po tym meczu, bo wykazał się naprawdę solidnymi interwencjami, zwłaszcza przy tym pierwszym strzale Kity, to naprawdę genialnie sparował, jak już powiedziałeś, piłkę na poprzeczkę, więc tutaj plusik, ale czy przy kimś jeszcze można jakieś plusiki postawić? No tu już mam pewne wątpliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o ofensorów, o tych zawodników ofensywnych. Oni prezentowali się dość słabo. Janusz Terdykowski, no nie wiem, czy walczył, czy nie walczył, ale nic z tego nie za bardzo wynikało. Tomasz Kowalski przyznał na konferencji, że wierzył, że w końcu jakieś dośrodkowanie zamknie Janusz Terdykowski, ale ja dawno nie pamiętam gola Terdykowskiego głową. Tak, już powoli zapominamy jakiekolwiek gole Terdykowskiego, bo w tym sezonie bardzo rzadko sobie trafia. Jeden gol w Bytowie to był w Pucharze Polski z Arką Gdynia. Terdykowski dzisiaj znowu zaprezentował swój poziom, czyli w tym sezonie taką mierność i to pokazał dzisiaj po raz kolejny. Klichowicza bym troszeczkę dał minimalny plusik, bo jednak ta poprzeczka też tam się starał, ogólnie napędzał te akcje. No szkoda właśnie tej poprzeczki, bo strzał fantastyczny Mateusza Klichowicza. No tak, myślę, że tutaj on taki minimalny plusik powinien dostać, bo był jednym z najbardziej aktywnych zawodników Bytowi przy końcu całego spotkania i tutaj oprócz Szeromnika on dostaje ode mnie taki mały plusik. Zastanawiam się nad linią defensywną, bo niby nie miała dużo do roboty, a jednak w tych kluczowych momentach to nie do końca sobie radziła z pozycjami i ustawieniem się i to tak wyszło bardzo źle pod tym względem, że no, padł w końcu gol i to ustawienie defensywne Bytowi nieraz było dobre, ale w tych kilku kluczowych momentach zawiodło. No tak, Bytowie dzisiaj kotłowało się nieraz pod bramką czarno-biało-czerwonych w sytuacjach, kiedy piłka znajdowała się po dośrodkowaniach z rzutów rożnych, czasami tam Szeromnik był zbyt pasywny na linii i ta piłka gdzieś po prostu kotłowało się, bo się pod bramką, gdzieś na tam niewiele brakowało, by ktoś to ze Znicza dobił w tych sytuacjach. No ale też Bytowia dzisiaj nie stwarzała sobie konkretnych sytuacji. Dzisiaj nie pamiętam poza tą poprzeczką jakiejś takiej bardziej klarownej sytuacji. Gdzieś brakowało konkretnej decyzji i takiego podania drugiego czy już pierwszego stopnia, które by otworzyło drogę do bramki i otworzyłoby no, sytuację strzelecką do gola. Dzisiaj Bytowia przegrywa, tydzień temu wygrywa z liderem, jeszcze wcześniej potrafi pokonać Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław czy Arkę Gdynia w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Co jest tak z tą drużyną, że z tymi teoretycznie lepszymi potrafi wygrywać, a gdy przychodzi mecz z teoretycznie słabszymi, jak dzisiaj ze Zniczem, oczywiście nic nie ujmujemy Pruszkowianom, ale no jednak coś jest nie tak. Brakuje motywacji? Czy trener Kafarski, czy Krzysztof Bąk mówi, że nie, ale no więc czego brakuje w tych meczach? No mi jest trudno powiedzieć, czego brakuje, skoro motywacji nie brakuje piłkarzom, to naprawdę nie wiem czego, skoro potrafią w ciągu tygodnia wygrać z liderem i przegrać 16 zespołów w tabeli. Sam się nad tym zastanawiam, dlaczego tak jest.
No jestem lekko zawiedziony, że dzisiaj jednak Bytomia przegrywa to lekko? Tak, może nawet... Ja jestem mocno zawiedziony. No tak, dzisiaj Bytomia powinna wygrać to spotkanie. Dzisiaj była faworytem jednak tego spotkania, no tutaj nie ma co mówić. Nie może tego odejmować, że ona nie była faworytem, po prostu powinna to spotkanie wygrać i nie spełniła oczekiwań zarówno swoich, jak i kibiców, którzy tutaj po spotkaniu wybuczeli trenera Kafarskiego. Trochę zamienny. No tak, no nie wiem, no tutaj trener Kafarski musi jakoś, nie wiem, można znaleźć inny sposób motywacji zawodników na te mecze z teoretycznie no, słabszymi rywalami. Mówimy o tym od kilkunastu spotkań, że musimy się bardziej motywować, musimy coś działać, a ja nie widzę poprawy w meczach z tymi teoretycznie słabszymi. No i w tym jest największy problem Bytowi, że nie potrafią wygrać ze słabszymi rywalami, a tylko... Dobra statystyka jest taka, że 5 spotkań z Beniaminkami w tym roku, jedno zwycięstwo. Też chyba znamienne, prawda? No ona nie jest taka dobra, ja bym powiedział, że ona jest zła, to jest zła statystyka. No na pewno to powinno ulec poprawie, no mimo wszystko jednak z Beniaminkami to się powinno wygrywać z zespół, który gra już trzeci sezon w pierwszej lidze, no to już powinien tego doświadczenia mieć troszeczkę więcej. Dzisiaj w kadrze meczowej nie było Gerarda Bieszczada, który jest skontuzowany. Tutaj mniejszy problem, ale Michał Efir, poważna kontuzja kolana, wypada na kilka miesięcy. Ten Kafarski mówi, że może nawet i do końca sezonu. Szkoda Michała Efira. Dzisiaj też zawodnicy Bytowi w koszulkach Efir, otrzymaj się. No ale można się zastanawiać, czy jest sens kontynuowania kariery przez zawodnika, który takich kontuzji ma naprawdę bardzo, bardzo dużo i co jakiś czas to się regularnie powtarza. Tak, Efir nie może przejść przez zespół nie mając kontuzji, która go wyklucza na kilka miesięcy. Tak naprawdę do każdego klubu, do którego on trafia, tak naprawdę on dostaje takiej kontuzji, że zespół nie ma potem z jego żadnego pożytku, bo on ma kontuzję, która go wyklucza całkowicie z gry. To nie są drobne urazy, jeszcze nie mówię, żeby to były jakieś kontuzje, które by go wykluczały na kilka tygodni nawet, ale to są urazy, które go wykluczają na kilka miesięcy. No to już jest to spory problem. Zawodnik, który ma talent, ale nie ma szczęścia do kontuzji, to na pewno jest jego największy mankament, problem i szkoda po prostu Efira. Jeszcze takie dwie minusowe, krótkie sprawy. To pierwsza ta polityka informacyjna klubu. No jeśli Michał Efir jest kontuzowany na kilka miesięcy, a my dowiadujemy się o tym tuż przed meczem, to moim zdaniem coś nie do końca jest halo. No powinna być jakaś krótka informacja, że cokolwiek, coś się stało, szczególnie takiego, że gdzie Efir wypada na kilka miesięcy z gry, a my tego w ogóle nie wiemy. I troszeczkę to powinno być poprawione, bo na pewno kibic też by chciał się dowiedzieć czegoś, nie na boisku przed spotkaniem przez koszulki, które mają piłkarze, ale na przykład kilka dni wcześniej przez na przykład internet i tam znaleźć jakąś informację na temat, no tak, poważnej kontuzji Efira. Przez cały tą rundę nagrywamy na gorąco, ale no szkoda, że co chwilę nam próbują wyłączyć światło, bo to też nie jest zbyt fajne, że w pierwszej lidze musimy tutaj zmagać się z tym, żeby mieć gdzie nagrywać, bo nie do końca są światła, ale dziękujemy, że też możemy tutaj nagrać. To tyle, bo już musimy kończyć. Po meczu Znicza z Bytowią. Znicz lepszy o jedną bramkę zdobytą w 93 minucie.